Witam serdecznie, zdrastwujcie, łójciec z tej strony. Zapraszam na piąty odcinek z Indyki. Poprzedni odcinek zakończyłem w tym miejscu, w którym niestety utknąłem na amen. Jakby moja mózgownica wzięła sobie wolne i generalnie poddałem się. Ta cała konstrukcja jest tak do siebie podobna. Te wszystkie jakby z desek złożone chodniki wyglądają bardzo podobnie, że nie dostrzegłem, że jest tu jedna alternatywna droga, dzięki której będę mógł, i właśnie tą drogą przyszedłem, gdyby ktoś zbłądził albo nie mógł odnaleźć podobnie jak ja, teraz będę mógł przejść dalej. Czyli wspinaczki ciąg dalszy. Będziemy się tu rumbać ku górze. Ta tajemnicza konstrukcja na górnej swojej części będzie skrywała miejsce, dzięki któremu będziemy mogli się tą w końcu wydostać, bo powiem wam szczerze, że przemierzanie tej przedziwnej fabryki przez przetwórstwa rybnego nie należy do najprzyjemniejszych. To wszystko jest troszkę takie jakby... Czekajcie, bo mam kolejną dźwignię. Czyli jakby ciąg dalszy manipulacji... Windum. Chyba to będzie tyle, bo będę musiał się dostać z tego, co widzę, na ten mostek po lewej. Nie wiem, czemu nazywam to mostek. Zresztą ciężko mi znaleźć słowa, którego powinienem użyć, żeby to określić. Widzę, że tutaj przedziwny obiekt, ten obiekt znany jest z gier Naughty Dog. Najczęściej był to śmietnik na kółkach, niezwykle przydatna rzecz w grach komputerowych. Można łatwo przetransportować, można łatwo gdzieś się wspiąć. I wydaje mi się, że to chyba będzie temu służyło, abyśmy mogli się tutaj dostać wyżej. Natomiast tą swoją platformę całą będziemy mogli dzięki temu podnieść. Okej. Bo tam widzę, dalej pną się ku górze kolejne deskowe jakieś podesty. Szukam słów w głowie, żeby to jakoś określić. Deskowe podesty, no nie brzmi to zbyt ładnie. Czekajcie, kolejna znowu tutaj jest, widzę, dźwignia. Czekajcie, chyba tu już starczy. Jakby tu wyżej niekoniecznie, nie ma za bardzo gdzie. Czekajcie, wychodzimy na światło dzienne, chociaż świątynia Jana z Damaszku, ta z plakatu, nie wiem, która to jest, ta. A wdruk ona nie uspiela, wdruk oni pojmą, co ona za człowiek i nie puszczą jej. O Jezus, jakiś człowiek w końcu się pojawił. Чудо, или к чуду пускают по билетикам, которые, конечно же, уже все кончились. Что если ее уверенность в Божьем промысле лишь очередное заблуждение? To jest chyba ten plakat Kudeku. Kudek. No dobra. Ale zobaczcie tutaj. Pies z któregoś tam odcinka był duży, ale to co tutaj za tym płotem, nie wiem, za tą bramą na w pół rozpierdzieloną się kryje. No, mega duże. Dziwne. Dobra, którędy teraz? Which way? Tu możemy go ogon zobaczyć. Tam nawet ktoś chodzi. Okej, drzwi. Nie ma to jak dolecieć do drzwi i stwierdzić, że są zamknięcie. But zwyka, lewy, być może prawy. Zajebiście się zaczyna. Chyba nie do końca możemy tego buta wziąć. Nie wiem, czy będzie nam dane znaleźć but kolejny. Czekajcie, to jest jakaś... rodzaj na dół, ale my sobie zejdziemy standardowo schodami. Czekajcie, tu. No nie gadaj, to zamknięte również. W tle przyśpiewuje nam jakaś piosenka. Czekajcie, gdzie mam tam schodzić? Tu już nigdzie nie zejdę. Żywot świętego Jonasza. W pierwszych latach swego życia w klasztorach święty pustelnik Jonasz żył z optatem, przebiegłym starcem znanym z kuszenia współbraci i wystawiania ich cierpliwości na próbę. Jonasz nie był wyjątkiem. Rankiem optat chował się pod ławkę i wyskakiwał na niego z krzykiem. W refektarzu wrzeszczał i wrzucał Jonaszowi martwe muchy, sadę z pieca do jedzenia. Kiedy Jonasz się modlił, optat wrzeszczał i wytrącał mu modlitewnik z rąk. A przed pójściem spać krzyczał i uderzał Jonasza w brzuch gorącą żagwią. Nie wiem, czym jest gorąca żagwia. Tam dalej nie ma nigdzie przejścia. Ja już zauważyłem, że to jest jakiś rodzaj sejfu. Dobra, tu widzę, że tutaj coś będzie chyba... Można to wykorzystać. Puszczaj.
Czyli ta muzyka, widzę, komuś służy ku temu, aby sobie potańczył. Nie wiedziałem, że tego rodzaju, ten rodzaj muzyki może być wykorzystywany w tym celu, aby sobie przydęsić. Wyginam śmiało ciało. Dobra, tu jest okno, jedyną opcją wyjścia. Także wyłazimy. Ja nie wiem, czemu oni cały czas gdzieś podróżują po jakichś dachach. Jakby nie można było standardowo chodnikiem, normalnie jak człowiek. Co to jest? Samowar. Ostatnia wieczerza. Jakie to banalne. Dobra. Nie można nic z tego samowara wziąć. Kolejna maszyna. Bo chyba z tego co widzę, to będziemy musieli tamtędy iść. Zobaczymy, czym ta maszyna będzie się charakteryzowała. A, dobra. Wszystko L-kom. Trochę dziwne, że taka maszyna jest wykorzystywana ku temu, aby kładkę położyć. Chyba starczy, mam nadzieję. Trzeba idealnie trafić, że indyka podskoczy i przejdzie dalej. Podskoczyła i przejdzie dalej. Czyli póki co bez pudła. A jest i Will. Oddaj. Ty wypryczał? Ten list, którego miał nikt nie przeczytać, wszyscy go przeczytali. Co z twoimi włosami? Co z twoimi włosami? A ciebie nie нравится? Czyli bohaterowie znowu w duecie. Ja matuszka obrila. W nakazanie. Nakazanie. Да ни за что просто. Я отцу Сергею Филонь. Ale nie ruszasz mordką, moja droga. Ci się zapomniało. No dobra, czemu się cofa? Odpalmy latarkę. Nam się Iwił rozbiegł w powietrzu. Rozatomił się. Gdzie mam teraz przejść? Czekajcie. Tu jest skrzynka, którą muszę wykorzystać. Znamy ją tam do takiego pomieszczenia? Nope. Dziwne miejsce, powiem szczerze. To jest wszystko jakby bokiem. Ale wait a minute. Czy aby tędy? Chyba tak. Tylko powiem wam szczerze, chyba ta skrzynka jest odzwierciedleniem tamtego pokoju. Tylko z trochę innej strony. I chyba znowu przypadkowo udało mi się ustawić tak, jak powinno być. Dobra, bohaterowie znowu razem. Oj, ktoś tu nam się wkradł w kadr. Coś do płci, nie jestem przekonany, nie jestem pewny. Wygląda trochę jak chłop, ale jak będzie to kobita, to też nie zdziwię. Dziwne to jest. Tu dużo takich dziwactw. Okej. Długo będzie trwał ten teledysk? Do tego hitu. Świątynia Jana z Damaszku. Okej, jesteśmy przy świątyni Jana z Damaszku. Вон, смотри, это наш собор с афишей. Dobra, jest, w końcu. Kres wędrówki. Na wyciągnięcie ręki. Ale jak będziemy się po gzymsach wspinać, to nie wejdziemy do niej. Chyba, że gdzieś tam od strony dachu. Tam są kuźwa chodniki na dole. Nie wiem, coś mało rozmowny się ten Iwi zrobił. Nie lubi już nas tak bardzo jak na początku. Słuchajcie, wejdę sobie tu. Można coś wyciągnąć stąd? Odpalimy jakiś świeczkiem. Natomiast... Oczywiście każdy, kto troszkę zna się na historii, wie, kto jest na tym portrecie. Tędy? Tędy. Kolejny super skok. Убаться. Убаться. Чё?
Чё? Трактир, про который ты рассказывал, вон, под нами. Под нами? Чё, и там где ж? Да. Кстати, вон, видишь, ломбард напротив. Ну, есть, фактически. Его владелец Наум Бац. Это брат Ефима. Они друг друга на дух не переносили. Но при этом всю жизнь друг от друга зависели. Наум скупал краденое у местных бродяг. А те сразу шли к Ефиму спускать вырученное на вино говенное. Язык и проституток. Моим розмах гнуйки. При этом частенько ложки Фимы оказывались на витрине Наума. Мы их называли наебац и уебац. Наебац и уебац. Почему они друг друга не любили? Да потому что каждый считал, что другой брат богаче. Скоро ты снова сможешь дать там концерт. Афуярчик. А я приду тебя послушать, а? Jezus, czemu my znowu idziemy gdzieś do góry? Tam się dzieje życie, na dole, nie tu. Iu. Dobra, gdzieś dotarliśmy. Suche! Niedostrojone! Oj, niedostrojone, czyli nieskończone. I co w związku z tym faktem? Opuszczaj! Wow. Opuszczaj, podnieśmy! Przejmiemy kontrolę nad gnojkiem. Jednorękim bandytom. Spuścij, opuszczaj! I z tego co widzę, to chyba będziemy musieli tu coś kontrolować z czymś. Jakaś kolejna maszyneria wejdzie w nasze, wpadnie w nasze łapki. Będziemy musieli dokonać tu jakiejś przebudowy. Tak mi się wydaje, bo droga nieskończona. Tak, posmotrim. Posmotrim, no właśnie, ja muszę posmatrić. Tu musimy sobie drogę umymlać. Ja nie wiem. Nie wiem, jak się w ogóle do tego mam zabrać. Podnieś hak, a wszystko lewym. O Jezus, czego mi się tak drum? Czego się drzeć takie wy chłopoki? Czego ty krzyczeć? Nie wiem, do której na wariota idę. Co ja zrobiłem w ogóle? Czekajcie. Kurde, może to nie tak. Jezus, co ja robię w ogóle? Nie wiem. Dobra, spróbujemy. Obracaj! Czemu nie chcesz obracać? Jezus. Porne to troszkę sterowanie tym dźwigiem. Czego drzesz tam tą ruską mordę ty? Cię obracasz. Dobrze? Nie wiem, zobaczymy. Podnimaj! Podnimaj! Kurde, mam nadzieję, że to jest dobrze. Nie chciałbym się tego poprawiać. Jakby nie było tu wielkiej filozofii, natomiast... Dobra, idziemy. God damn it. Rosyjskie robole już się w końcu zamknęły. Gdzie teraz? Gdzie ty mnie prowadzisz w ogóle tymi krętymi drogami? Iwił. Ja pierdziut. Chłop troszkę przyspieszył. Mnie w sumie troszkę cieszy. Okej, okay, cięcie. Ta jego ręka jakby troszkę faluje, bym powiedział. Stój. Paluszki nie zmarzły. Można tak. Czyli wchodzimy do
świątyni. Chciałem powiedzieć coś mądrego. Nie czytam nawet. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jako ziarnko goryczy, powiecie tej górze, przesuń się stąd, a przesunie się. Okej. Okay. Zdążyłem przeczytać. I mamy znowu. Wow, w końcu jakoś tak ładniej się zrobiło w tej grze. Bardziej szczegółowo. To jest ta świątynia, kaplica świętego Jana z Damaszku. A gdzie kudziec? Kudziec? Так кудец то все. Это сегодня повезу дальше ты его. Это на левицах застанете. Значит, он еще здесь? Пожалуйста, если бы вы знали, через что мы прошли. С других стран приходили приложиться. Ну, все, кто хотели, то приложились. Послушайте, я... Если вы меня к чуду не пустите, я погибла. Во всех смыслах погибла. Погибла. А он? А он? Я могу же быть с вами откровенна? Я могу перед вами исповедаться? Исповедаться, да. Ну, как, конечно. Он за строго бежал ради того, чтобы к чуду приложиться. Это... Если бы вы знали, что он пережил. Пусть это... Как это... Ну, хорошо, ладно, хорошо. No nie wiem, czy powinniśmy zaczekać. Co zeszła? Zaczem ty mu się wyłożyła? Nie bój się. Священник никогда не нарушит тайну исповеди. Наивная девча. Он такое слышал, поверь мне. Такое? Вот оно. О, ну, супер. Эй, чего он вам там наплел? Шутили мы, вот и все. Не подходите, у него нож. Да какой нож? У него руки-то одной нету. Ну, какой нож? Пусти, ну-ка, да. Ай, ходи, пусти. Что ты же идея в углу? Стреляй, стреляй. Курде, до кого стреляет? До księdza. No cudownie się rozegrała ta scena. Tamten uciekł, Iwił. Może my też powinniśmy. On tu! Nie wiem, jak on celował. Tu był jeden żołnierz, gdzie? Co nic nie widział. Kudek. A, kudek to jest to coś. To jest jakiś. Nie wiem, jak to na dokreślić, jakiś przedmiot. Подойди сюда. Я пердел, не верю в то. Держи так. Держи. Выходи с поднятыми руками. Нельзя. Читаю на трех. Не сможешь ловить, нельзя. Раб, не смейте, святое место. Mega dziwna scena, powiem wam szczerze. Dwa. Илья. Держи. Держи. Обычно так с ногами приходит. И как? Прирастает? Да не в этом дело, тут иное. Вы поймите. Я же Господь попускаю. Не до рады. Jakby wiedział Iwa coś o transplantacji, to wiedział, że zgniłej ręki raczej nie przykleimy do zdrowego ciała. Przypominam fakt, że ona sobie tam dyndała w jego plecaku jakiś czas. Tak to zrobił. O Boże, co myśmy zrobili? Nie możemy się więcej widywać. O kurde, tutaj zaszła jakaś akcja. Czemu? Wychodzę za mąż. Co?
To nie była moja decyzja. Co mogę zrobić? Ucieknij ze mną. Mam wędrować z cygańskim taborem? Z cyganem go zdradziła. Nie, tylko nas dwoje. Pojedziemy do miasta. A co? A z czego będziemy żyć? Damy sobie radę. Znajdę pracę, ale na początek wiesz, gdzie twój ojciec trzyma klucze do kasy. Nie, co? Chcesz okraść mojego ojca? Dlaczego okraść? Przecież nie odmówiłby pieniędzy własnej córce, prawda? W końcu to dla ciebie prowadzi ten sklep. Mam własny klucz do kasy. Ojciec mi ufa, ale ja bym nigdy... Sam wszystko zrobię, tylko daj mi klucz. Może nie powinniśmy? Kurde... Wiąże się to oczywiście z tym, że będzie przecudna znowu gra zręcznościowa. Ja... Więc to on kradnie nam motory. Chorera. Zbieranie pieniędzy. Czyli musimy wszystkie... Oj, się rozsypują. Troszkę jak Pac-Man. O Jezus. O, on mnie złapał. Kurde. Jak to możliwe? O! Jezus, ten klucz biega, lata, biega. Oh, fuck. Muszę często zmieniać tak zwaną pozycję. Kurwa mać. Czy to się da udać w ogóle może? Nie, tu jest blokada. Tu się nie da przejść i ta dziadyga wykorzystuje ten fakt. Nie, dobijają mnie, tak powiem wam szczerze, elementy zręcznościowe w tej grze. Oj, już niewiele brakuje. Natomiast, no i... bym powiedział coś, ale już kuźwa nie chcę bluzgać. O, ja pierdolę. I od nowa. Dobra, koncentracja na maksa, lecimy. Najgorsze są te pieniążki w tych narożnikach pochowane. Jakby... O dobra, trzeba ogarnąć. O kurwa. Wszystko? Co teraz? Ja muszę stąd wyjść. Jest, wyszedłem. Nie uciekniesz. Indyka, co ty tu robisz? Znasz go? Ja nie. Hej, na pewno go nie znasz? Nie. Indyka, nie zbliżaj się do niej. On chyba cię zna. Ja go nie znam. Ło kurwa mać, co tu się wydarzyło? Rozdupcył go na kuźwa atomy tym jednym strzałem. No, powiem wam szczerze, masakra. Czy Indyka będzie miała takie sromotne traumy? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Co to jest? Boże, co my naделали? To jest chyba jakiś rodzaj więzienia. Мать Божия, помози мне, на тебя сильно надеющийся, умоли сына своего, да поставит меня недостойного одесную себе, як досядет судья и живых и мертвых, аминь. Слыхала про Макара Косаря? О нем много писали, ну после уже того, как повесили. Он 7 детей косой без головы оставил. Щедрый родитель. Что? Ну отрубил. Меня с ним сравнить решил? Да нет. Я так размышляю, Макар по-своему святой. Вот послушай, я тебе расскажу. Было у Макара трое детей, все мальчики. И вот младшего он, значит, телегой и зашиб. Или шкафом. В общем, и так зашиб, что у того ножки-то и отнялись. И спать он по ночам перестал, так ему больно было. Лежит целыми днями, кричит. Деревенский доктор ничего сделать не может. Ну, Макар не выдержал. Пошел к батюшке. Говорит, так, мол, и так, отче, благослови, страдания детские прекратить. Ну, батюшка, конечно, не благословил. Отправил Макара молиться и о душе думать. В общем, Макар недельку помолился, а сын уже кричит, не переставая. Ну, Макар не выдержал, пошел, снял полотно с косы, помолился и одним движением все страдания закончил. Масакра, что тут приходит история? Батюшке, говорит, так, так, все, батюшка, нет у меня больше души,
И право о спасении своем думать я потерял еще тогда, когда на сына телегу уронил. Или шкаф. Не помню. В общем, моя душа говорит, вопрос решенный. А ты мне вот ответь. Где он сейчас? В аду или в раю? А? О, конечно, говорит, в раю. Ты же ему вроде подарки сделал. Он же ведь еще даже нагрешить-то не успел. Так сказать, минуя страдания земные, прямо в Царствие Божие. Вот. И так вот эта вот мысль в голове Макара засела, что он пришел домой, поставил оставшихся двух сыновей перед киотом, помолился, обнял и обоих зарубил. До такого дошел выступление, что стал соседских детишек вылавливать. В общем, пока его не схватили, он четверых его кокошил. А святой он почему? А ты посуди. Вот какой-нибудь там великомученик, которого за Христа в костре сожгли. А? Выходит, он себе за 10 минут страданий вечную жизнь покупает. Какая же это жертва? А другое дело Макар, который собственной душой пожертвовал ради спасения другого. Зачем вы мне это рассказываете? Отец Прохор, которого вы убили, ему тоже лучшего подарка быть не могло. Он теперь невинно убиенный, великомученик. Может, даже канонизирует. А Макар что? Известно, что повесили. To jest moja cela. Ja pierdzielę. A ze mną co będzie? A jest, наверное. Posłuchajcie. Jak was zовут? Nieważne, jak zовут. Co? Nieważne, da. Posłuchajcie. Nie ubijaj matka Kocha. Отпусти, nie bij грех на душу. Я в долгу не останусь. И чего ты мне можешь дать? А чего ты хочешь? Чего хочу. Повернись. Что? Покрутись, покрутись, давай, покрутись. Оп, оп. Оп, оп. Давай, давай, пой что-нибудь. Что? Не знаю. Что-нибудь, гимн Франции, например. Я не знаю гимн. Ну, пой, что знаешь. Давай, оп, 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 оп. Тишина в лугах, в лесах, звезды светят в небесах. И поют. Славный месяц воздушу он поет, поет. Ну, черт. Ну, черт, дурашка. Не бойся, я не страшный. Ну, черт. Давай, давай, давай. Давай. God damn it. Finał tej gry jest jeszcze bardziej mroczny i taki dołujący, niż myślałem. Tak легко перешагнуть через все, во что веришь. No dość szybko. Куда перешагнуть? Куда-то туда. На твою сторону. Что еще за моя сторона? Опять будешь спорить? Что нет никаких сторон, что нет ни добра, ни зла. Ну, давай попробуй. Убеди меня, что я не сделал ничего плохого. И теперь даже тебе это не под силу. Плохого? А что значит это слово? Я убила священника, не валяй дурака. И не думаю. Все-таки, что значит это слово? Плохое?
греховное, бесовское. Как ты определяешь, что бесовское, а что нет? Есть заповеди. То есть формально сверяем со списком запретов? Нет, все это и так очевидно. Злое, нечестное, несправедливое. Злое в унынии, сребролюбии и прелюбодеянии нет ни капли злости. Нечестное – честна собака, которая ест, когда голодна, кусает, когда страшно, сношается, когда есть с кем. Ну, ты помнишь. Я говорю про намеренную нечестность ради собственной выгоды. Всю жизнь изо всех сил притворяться, что не хочешь того, чего хочешь, что не чувствуешь того, что чувствуешь, ради вечной жизни в раю. Разве не попадает идеально под твое определение? Что ты там еще говорила? Несправедливое. Справедливо ли, что на одном дереве 1000 листьев, а на другом 1001? Справедливо ли, что одному на костях выпадает 6, а другому 2? Все это, разумеется, закономерно. Но закономерность эта нам не нравится, и мы в сердцах называем ее несправедливостью. Если отвлечься от эмоций, окажется, что, строго говоря, негде и применить это слово. А то, что происходит сейчас, что может быть ниже, мерзее, подлее? Без всяких рассуждений, я это знаю, чувствую. Когда тебе холодно, не нужны рассуждения, ты просто это чувствуешь. Ты просто знаешь, что тебе холодно. Ты понимаешь, что без холодно не было бы тепло. Невозможно избавиться от бедности и страданий, оставив только богатство и счастье. Оставь меня в покое. О, я бы с удовольствием. Я исчезну только когда ты перестанешь хотеть, чтобы я исчез. Но это не так уж сложно. Если помнить, что добро, зло, тепло, холодно — все это только отметки на термометре. И Бог, и черт — это ты. И без одного не может быть второго. Окей. Теперь я могу идти? Ну, теперь уж, милая моя, после, так сказать, полнейшего разоблачения никак не можешь. Не? Я тебе так скажу. Не так страшно земное правосудие, как правосудие небесное. Я когда душа с телом, разлучайтесь о Боге. Сука! Куста! Рука! Моя рука, сука! Стой! Стой, сука! Куда? На помощь! Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Masakra. Spodziewałem się dziwnej gry, ale po prostu... Okej. Okay. Teraz mamy zmianę perspektywy, teraz z pierwszej osoby to wszystko obserwujemy. Chyba tędy raczej nie wyjdziemy. Uciekamy z więzienia. Po tym jak oddaliśmy się strażnikowi, który miał nas wypuścić, ale... Wydaje mi się, że za bardzo mu się spodobało i generalna w planach miał tutaj stałe odwiedziny u nas. Tego Indika potraktowała go jakimś... Przewróciła coś na niego. No i uciekamy. Zaczęliśmy od klasztoru, a kończymy gdzieś na ulicy. O! Привет! Where's you? Minuteczkę. Pas moje, ja brzuki rozstrzygnął. Где кудет? Там это. За нее даже 5 рублей что? Не дали. Что? Давай сюда деньги. А нету. Нет денег. Все. Понимаешь, гитара для меня пройденный этап. А вот медные, духовые. Nachlany, oiszczany z trąbką, bo ręka mu nie odrosła.
jednak muzycznie ciągle aktywny. Chętny na jakąś karierę. Ja pierdziele. Ale powiem wam, że mocny tytuł. Gdzie kudziec? Pierwszy słyszysz? Да только что мужчина на трубу вымел с одной рукой. Вам невероятно повезло, как раз то, что вы искали. Удивительный артефакт. Неслыханной чудотворной силы всего 25 рублей. Как 25? Вы же за 5 забрали. 20. За все вместе. Ну-ну-ну-ну-ну. Сейчас я... Бесплатно только посмотреть. Ты чё мне продал, гнида? Чёрт, обождите. Ты не работаешь, что ли? Господи. Ну пошёл прочь отсюда. Чего? Люди! Okej, ona całuje teraz tego kudeka i czeka, aż wydarzy się cud. Że cud się nie wydarzył. Tak zresztą jak i Willowi nie przykleiła się ręka. Tam fasolki chyba, tak? Co to jest? A nie wiem. Nic tam nie ma. Zwykły rupieć. Koniec. Koniec gry. No, powiem wam szczerze, ten ostatni odcinek, ta ostatnia część przygód tych Indyki i Willa naprawdę mnie zryła. Poszli mocno. Wiedziałem gdzieś podskórnie, że to ta historia się nie zakończy jakimś happy endem. Natomiast polecieli grubo. Co ja mogę powiedzieć? No, oczekiwałem, że gra będzie dziwna, ale że będzie aż tak mroczna. Oddarta z jakiejkolwiek nadziei. Jeżeli macie ochotę, lubicie takie klimaty, ja polecam. Pomimo tego, że początkowo byłem troszkę sceptyczny, teraz nabrałem trochę szacunku do tego tytułu. Wydaje mi się, że to kawał dobrej historii. Dużo było fajnych rzeczy opowiadanych przez narratora i w ogóle między bohaterami. Można było pokombinować, pomyśleć, zastanowić się nad pewnymi rzeczami. Dobra, z mojej strony to wszystko. Serdecznie was pozdrawiam. To był ostatni odcinek z Indyki. Ja osobiście polecam. Nie jest zbyt długa. Troszkę inne doznania, ale na pewno warto sprawdzić. Także trzymajcie się. Zapraszam na kolejne moje materiały na kanale. Nara, cześć.